Mam tu takie pytanie następne. Co ja sądzę o suplementacji w tych czasach? Częściowo odpowiedziałem na to pytanie, tak trochę żartobliwie, trochę tego, żeby nie przesadzać z tymi rzeczami. Bo on musi dostać tyle, ile potrzeba mu. Karma, woda, gryt, bo to gom należy do ziarnojodów. Musi gryt mieć, bo to wchodzi w ten proces trawienia, rozcierania przez mięsień żołądka tego. Musi dobrej jakości gryt. Nie przesadzać. Wszystko z głową. Nie przesadzać z tym wszystkim. Jak ja słyszę, mi hodowca do mnie dzwoni i mówi, że on co dwa tygodnie jakąś kurację robi. Co to jest kuracja? Kuracja, jak sama nazwa, można do leksykonu spojrzeć. Kuracja to jest leczenie. To on co dwa tygodnie leczy gołębie. Pytam się tego hodowcę, na co chore były. No nie, nie. A jemu źle latały? No nie, dobrze latały. Ja mówię, a co? Źle wyglądały? Nie, wszystko tego. Ja mówię, to na co je leczyłeś? Z czego? No, bo kolega mi powiedział, bo on tam robił taką kurację, to tego. Ja mówię, no a to co im podałeś? No, na odrobaczenie, coś tam, jakieś górne drogi i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, jak one były zdrowe, to czy zbadałeś kał, wymaz tego, takie podstawowe rzeczy tego? No nie. Jeśli ktoś ma taką potrzebę, nie chce mu się robić tego. U mnie suplementy rosną. Babka, pod nogami mamy babkę wąskolistną, która działa doskonale na górne drogi oddechowe i nie tylko. Tu jest krzwawnik. W otoczeniu rośnie pokrzywa. Mięta, różne rzeczy, a moje gołębie uwielbiają, tutaj rośnie bluszcz ogrodowy. Moje gołębie potrafią przychodzić, on ma, z bluszczu się wykorzystuje, pewne leki się robi. I one potrafią skubać, obskubywać ten bluźnik, które już teraz tak mniej, ale które nieraz obskubane siadają na to i skubią ten bluszcz. Naturalny ten, no. Czy są jakieś różnice, które wprowadził pan w odbudowie gołębia, czy dalej pan tak samo odbudowuje? Powiem tak, nie będę ze żadnej filozofii tamtego. Coś, co się przez x lat sprawdzało, nie zmieniam. Czyli po prostu to no, zostaje przy tym, co się już przez lata sprawdziło. Zgadza się. Hodowcy, którzy mnie znają, którzy skorzystali z moich podpowiedzi, mam na myśli ten mój w cudzysłowie, tak zwany słynny macerat drewlanego. Ja uważam, że tak, szukam gołębi, które są bardzo szybko się regenerują. Regeneracja. To wyznacza klasę gołębia. Jak ja mam gołębia, przez tydzień czasu koło niego chodzić, ja tam się wiele nie spodziewam po takich gołębiach. No, tak. Moje gołębie przychodzą z lotu, potrafią po 15-20 minutach po nich nie poznać praktycznie tego. One stoją, napiją się tego, ja przygotowuję tam taki napój, już hodowcom to mówiłem, że to tam jest dobry elektrolit, woda od stana, tego miód, sok z cytryny, tego. Jeszcze jakieś dam Z2 te gałązki mięty, tego gołąb się napije, on szybko wraca, stawia go to na nogi. On od razu, jak ja mówię, na baszą stoi. Już no. Mógł lecieć znowu. Tak, już jest tego i on szybko, bo to mięsień sercowy jest przez krwiołowyk odkarmiony, bo cukry takie zawarte w miodzie dobrej jakości, tego do niej przenikają bezpośrednio przez ścianki jelit i do krwiobiegu. I się tego. Czy robiłem jakieś swoje mieszanki dla gołębi? Jak tak, to jakie? No, nie chciałbym tego tutaj tak na wizji opowiadać, bo to trzeba notować. Mam taki ten macerat, który składa się z 15 składników. I to nie, że tam trzy gadania mogę je wymienić z głowy, bo to jest mój pomyślunek. W to wchodzi w kilogramach, w litrach, tam wchodzi cebula biała, cebula czerwona, buraczki, chrzan, czosnek, to wchodzi w ten susz babki lancetowatej, suszone te liście pokrzywy, kilogram miodu wielokwiatowego, kilogram miodu spadziowego ze spadzi drzew iglastych,
litr naturaliny, litr octu jabłkowego, litr soku z aloesu, do tego pół kilograma spiruliny, algi sproszkowane. Do tego wchodzi z 500 ml wyciąg z babki, nie z babki, z tego, no, uncnea barbata z tej brodaczki, broda starca, brodaczka. Z pół litra albo z 250 ml wchodzi wyciąg z jeżówki purpurowej. To są takie rzeczy, o których tego... To jest same zdrowe rzeczy. Same, to jest, niektórzy koledzy, jak się pochwalili tam lekarzom weterynarii, to oni powiedzieli, że to jest, mówię, wie pan, to jest bomba biologiczna. Tak, to jest taka bomba mała biologiczna, bo tam w tym wszystkim zawarte są dobre jakości białka, cukry proste, mikroelementy, witaminy, węglowodany, tam jest wszystko. Dlatego mówię hodowcom tym, co tego. Ja to podaję wtorki, czwartki. Na karmę jedna łyżka, duża łyżka stołowa na około kilograma karmy. Dobrze to wszystko potem wymieszam, odstawiam to na jakieś 15 minut. Potem posypuję z wierzchu jakimś wispominem albo terra mineralem, czy jakąś mieszanką inną, dobrą, mineralną. No tak jako dodatkowo jeszcze i jako ususzenie tego, żeby nie było za mokre. I to podaję do skarmienia, ale tylko wtorki, czwartki. Jak to podaję, niczego więcej podaję. Do wody. Gołębie dostają zioła Bittnera, zioła szwedzkie. Zalewam na jedną paczkę 3,5-litrowe butelki wódki czystej, żytniej. I to stoi 2 tygodnie w słoju. Jak się do tego przychodzi, dziennie złapać, to poszolątać, żeby tam się te pory otwarły, żeby to wszystko się tam właśnie z tym alkoholem połączyło. Po dwóch i pół tygodniach przelewam to do butelek przez sitko tego i podaję to. Jedna mała łyżeczka tego na około 2-2,5 litra wody. Jedna łyżka stołowa duża na około 4-5 litrów wody, tak pi razy oko. Bo to ma bardzo silne działanie tego, jednocześnie bardzo silnie dezynfekuje wodę. Z kolei jak zacząłem od lat stosować ten macerat, potem te zioła Bittnera, to nie stosuję takich rzeczy jak zakwaszacze, bo tam są rzeczy w tym zawarte. Niektórzy nadmierną wagę przywiązują do zakwaszaczy, do zakwaszania. No, tutaj na przykład w wolierze też, o proszę bardzo, widać. Zioła. Same zioła. Zioła są w tym. W jednej tu tak samo. Są zioła. To nie jest sam, że nie jest czcze gadanie. Ja mówię jak tak jest. Jak tego. A moje gołębie praktycznie nie chorują. Jak ja słyszę hodowcy tam narzekają, że my chorują, zdychają, tego. Ja mówię, pytają się mnie, ja mówię, mnie nie chorują gołębie. A jak któryś tam w stadzie się znajdzie pojedynczy, ja go usuwam, bo on się nie poddaje mojej woli. I się ja jako hodowca koło niego chodzę. Wszystkie inne są w super zdrowiu i świetnie wyglądają, to pytam się, on się do niczego nie nadaje. On nie poddaje się mojej tej woli hodowlanej. Dokładnie. Na co będę się zastanawiał. Tak samo robię do wody z zioła szwedzkie, zioła Bittnera, zalewam 3 butelkami wódki. Ktoś sobie może 6 butelek znaleźć, 2 paczki. No dokładnie, dokładnie. Jak nieraz mnie pytają, a jakie te paczki, ile te gram? One są jednakowo opakowane. Gdzie to zdobyć? W dobrych sklepach zielarskich pytać o to tego. A składniki, które wchodzą w skład tego maceratu, może i każdy to posiada u siebie na tym, a resztę to bez problemu się kupi. Sok z alesu jest w aptece, spirulinę to też w dobrych sklepach gołębiarskich czy w sklepach zielarskich można tego. Ja mam dobre źródło na spirulinę tego. Wyciąg z jeżówki purpurowej też w aptece lub w sklepie zielarskim. Brodaczka w sklepach gołębiarskich, bo zielarskich sklepy akurat tego nie mają. W sklepie gołębiarskich jest ta... Naturalina, dobrej jakości ocet jabłkowy. To są takie rzeczy, które tego. Suszone liście tego. Babki lancetowatej, suszone liście pokrzywy. Jeśli ktoś będzie miał dobrej jakości sok, trafi na to. Może być sok w zastępstwie do tego w skład wchodzi. No. Tego można by było wymieniać i wymieniać. Tak, no jest, no ale to... To się sprawdziło przez lata. Ja to podałem przez te lata, bo to nie jest, że rok czy dwa. To już jest
Grube, grube lata. Grube lata, co najmniej 20 parę lat. No tak. Bo tak. Lepiej troszeczkę mniej czegoś, niż za dużo. Dokładnie. Lepiej troszkę mniej, czy nawet tej karmy, czy jakichś tych suplementów. Lepiej odrobinę mniej, niż za dużo. Bo jeszcze raz mówię, wracam do tego swojego powiedzenia żartobliwego, że co za dużo, to świnia nawet nie chce. No dokładnie. Rolnik dobrze wie, kto jest rolnikiem, hodowcą, rolnikiem, to wie, że jaka jest myśl właśnie taka, że świnie, jak się czegoś za dużo da, to na drugi dzień przyjdzie kaban wyciągnięty, no leży. No. Jak sobie radził pan? Jak ja sobie radziłem z chorobami w czasach, gdzie jeszcze nie było probiotyków. No probiotyk to jest raczej po antybiotykach. Dokładnie. Probiotyk. No. Na temat antybiotyków też wspominałem kiedyś już tam na innych tam tych. Jest jakaś taka moda, że hodowcy i nie tylko hodowcy, ludzie dla siebie także, lekarze przestrzegają, że uważają niektórzy, że antybiotyk jest panaceum na wszystko. To nie tak. Nie można szafować antybiotykiem. Gdzie się gołąb skrzywi czy krzywo, kubkę zrobi, już antybiotyk leci, podaje. Antybiotyk został stworzony w celu leczenia konkretnych rozpoznanych chorób, a nie jako suplement diety. I dopiero po podaniu serii, a jak się zaczyna antybiotyk podawać, jeśli jest taka potrzeba, przynajmniej te 7 do 10 dni. Dopiero w ten czas się podaje probiotyk. Chodzi o probiotyku o to, żeby probiotyk powoduje powtórne odbudowanie tej flory bakteryjnej pozytywnej jelit. Bo w jelitach gołębia czy człowieka pewne drobne ustroje muszą być, współdziałają w funkcjonowaniu organizmu. A probiotyk pozwala szybsze odtworzenie tych pozytywnych bakterii czy tamtych, żeby organizm wrócił do równowagi. Na tym polega dokładne podawanie i sensowne podawanie probiotyku jako takiego. Czyli jakby było adeno, wtedy antybiotyk, później probiotyk. Tak. Niektórzy wymyślili, że to razem z tym podawać. Nie. Ja uważam, że to jest nieporozumienie. Jak utrzymuje gołębie w zdrowiu? Tak jak wcześniej wspomniałem. Natura. No kolega może pod tego, o proszę, to pił. Tutaj weźmiemy nawet pokazać. No. Ma w wolierze zarodowej o gołębie piją. Tam jest kuchnia, mógłbym to otworzyć. To nawet przezroczyste jest to widać. Pokrzywa ten mniszek lekarski, mięta pieprzowa. I to jest po prostu niegotowane, zalane wodą i to piją. Ona stoi, wiadomo, że gołębie naraz tego nie wypiją, ale to w międzyczasie puszcza swoje, powiedzmy tamte, oddaje do wody, gołębie to piją. Jak wypiją, to jeszcze raz można zalać, a już po drugim razie, jak wypiją, wyrzucić i świeże. No. Babka lancetowata, pokrzywa to jest królowa ziół. Pokrzywa to jest królowa ziół. I całe wieki ludzie się pokrzywą posiłkowali przy utrzymaniu zdrowia i tego. No co podawał nogę? Czy szczepił pan gołębie? Różnie to bywało. Kiedyś nasilenie tych chorób takich jak ten słynny kręcik, to nazywa paramyksowiroza i salmoneloza i powiedzmy ospa się pokazywała, szczególnie jak gołębie młode do kosza szły, one się dziubią. Zaraz ospa się zaszczepiała. Z początku szczepiłem, ale potem, jak już zacząłem, po jakimś czasie zauważyłem, że w moim stadzie wytworzyły się gołębie odporne na te rzeczy. To raz. Po drugie, jak zacząłem podawać te rzeczy, odeszłem od tych różnej chemii, od tych innych rzeczy, moje gołębie przestały na te rzeczy chorować. Mówię z ręką na sercu. Moje gołębie przestały chorować. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz u mnie gołąb zachorował na paramyksu. Przez te systematyczne podawanie tych rzeczy. Tych mikstur, tych naturalnych rzeczy. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz u mnie gołąb zachorował na te rzeczy jakieś tego. Czy jakaś tam salmoneloza, czy jakieś tam, nie wiem, tego. Mówię jeszcze raz, będę to powtarzał nieskończoność, że jeśli się w stadzie
które jest całkowicie zdrowe, a znajdzie jedna sztuka słabeusza, usunąć to. Bo się do niczego nie nadaje. Jemu choćby nie wiem, co dał. To i tak już nie wiem. Chyba, że się całe życie na antybiotyku będzie utrzymywało. Ale pytam się, jaki cel tego jest. Nie ma. Do czego taki gołąb jest potrzebny? Komu jest potrzebny? Dokładnie. No i co? Czy szczebie jako motywację gołębi? Oczywiście motywacje, różne mogą być motywacje. Ja mam taki zwyczaj, jak jest rozgrywka taka, ale to już na tych dalekich tych, to lubię, po prostu puszczam samice. Puszczam samice i rzucam do samców i rzucam taki garść słomy, żeby zaczęło się młyn taki kuchniatego. To jest taka, ale to można tam raz czy dwa razy tak zagrać, bo na dłuższą metę się nie da, ale to już często na ostatnim locie, kiedy decydują punkty pojedyncze nawet o mistrzostwie. Potem można tam zagrać tak. Poza tym to trzeba znać swoje gołębie. Czy one na to zareagują, nie? Bo no to w jednym miejscu one fantastycznie zareagują, w drugim gołębniku ktoś powie, moje nic na to, nie tego. No, nic się nie zmieniło. No, może i nie. Dokładnie.